Asia, ty jesteś naszym dobrem narodowym, naszym towarem eksportowym. Jedyna Polka, która teraz na tygodniu Fashion Week w Paryżu tak bardzo błyszczała. Nie wiem, no jest bardzo dużo Polek, które tam błyszczały, więc nie uważam się za taką osobę, ale dziękuję, że tak mówisz i że jakaś grupa osób tak uważa. Rzeczywiście Paryż jest takim miejscem, gdzie można mieć ten swój moment, jeśli tylko ma się szansę. Akurat dostałam tę szansę. A czy w Paryżu można być trochę bardziej wolnym niż na ulicach Warszawy, jeśli chodzi o modę? Znaczy, jeśli słyszę Paryż, to od razu w głowie mam wolność. Tutaj nie ubieram się też w ten sposób, chociaż nadal ekstrawagancko, ale jednak tam sobie pozwalam na spełnianie takich swoich marzeń związanych z modą i ze stylizacją. A może warto byłoby, żebyś też w Polsce pokazywała swoją pełną osobowość i tym samym tak kroczek po kroczku przekraczała granice i rozszerzała je dla Polaków? Nie wiem, wydaje mi się, że jednak tamto miejsce bardziej jest przydatne i bardziej jakby daje mi tę perspektywę, żeby się rozwijać. W Polsce zrobiłam już bardzo dużo rzeczy, niech inne osoby pokazują te swoje stylizacje i niech inne osoby pokazują swoją wolność. Na tyle, ile się daje.